Czy zdołacie utrzymać Moskwę? Stalin nadzorował każdy aspekt bitwy, prowadząc w swoim małym, oprawionym w skórę notesie spis ludzi i czołgów. Czy znowu ukrywają przede mną działa? spytał Woronowa. Już 3 sierpnia rozkazał utworzyć potajemnie specjalne odwody pancerne do obrony Moskwy. Tych czołgów nie wolno było oddać nikomu, zastrzegł. Ale obecni byli zdumieni tonem Żukowa. Przemawiał do Stalina ostrym, rozkazującym tonem, jakby był jego przełożonym. A Stalin na to pozwalał. Wprowadzał coraz to nowe drakońskie środki. To zapewne wtedy podkreślił, że w książce Lorda de Bernona ustęp mówiący o tym, że Niemcy bardziej boją się własnych oficerów niż przeciwnika. Pierwszy zastosował taktykę spalonej ziemi, rozkazując zniszczyć i spalić na popiół wszystkie osiedla mieszkalne na tyłach wojsk niemieckich na głębokość 40-60 km od linii frontu. Beria, Mechlis i szef Wydziału Specjalnego Abakumów co tydzień meldowali o aresztowaniach i egzekucjach żołnierzy radzieckich. Na przykład Beria napisał do Mechlisa podczas bitwy o Moskwę, aby zameldować, że od początku wojny zatrzymano na tyłach 638 112 ludzi, z czego 82 865 aresztowano. Natomiast Abakumow powiadomił Stalina, iż w ciągu jednego tygodnia jego wydział specjalny aresztował 1189. I rozstrzelał 505 dezerterów. Na froncie pod Moskwą bataliony zaporowe Bułganina, utworzone w celu zaprowadzenia dyscypliny, aresztowały 23 2364 w cudzysłowie dezerterów w ciągu trzech dni. Później zrodził się mit, że Stalin przestał prowadzić wojnę z własnym narodem w latach 41-42. Ale w tym okresie Skazano 994 tysiące żołnierzy i oficerów, z czego rozstrzelano 157 tysięcy, ponad 15 dywizji. Beria pozbywał się również starych więźniów. 13 października żona poskrebyszowa, bronka, została rozstrzelana. Co podobnie jak zamordowanie Sfanidzych mogło się zdarzyć tylko na rozkaz Stalina. Wycofując się przed Niemcami, żołnierze NKWD wrzucali granaty do cel więziennych lub ewakuowali więźniów na tyły. 3 października Beria kazał rozstrzelać w lesie pod orłem 157 prominentnych więźniów, takich jak Olga Kamieniewa, Siostra Trockiego i Wdowa Polwie Kamieniewie. 28 października rozstrzelano kolejnych 205 osób, w tym Byłego dowódcę lotnictwa, Ryczagowa, który naraził się Stalinowi wypowiedzią o latających trumnach. W ciągu ośmiu dni wykonano 4905 wyroków śmierci. Na ulicach Moskwy łańcuchy stalinowskiego dozoru zerwał strach przed wojskami niemieckimi. Zdarzały się liczne wypadki łamania prawa. Okradano sklepy z żywnością. Włamywano się do opuszczonych mieszkań. Uchodźcy tłoczyli się na ulicach, nękani przez bandy maruderów i włóczęgów. Dym wisiał nad miastem, ponieważ urzędnicy palili dokumenty. Na dworcu kurskim, cudzysłów, tłum kobiet, dzieci i starców wypełniał plac. Panował przenikliwy ziąb, dzieci płakały. Ale reszta czekała cierpliwie i potulnie. Dworzec obstawili żołnierze z karabinami. Niektóre komisariaty i rodziny, większości dygnitarzy, zostały ewakuowane do Kujbyszewa. Działa przeciwlotnicze rozświetlały niebo, a na wpół opuszczony Kreml był zaciemniony i dziwacznie zamaskowany. Na murach od strony rzeki rozpięto ogromne płótna z wymalowanymi na nich fasadami domów. Prawdziwą wsią potyomkinowską. Beria, Malenkow i Kaganowicz, jeśli wierzyć ochroniarzom Stalina, potracili głowy, zachęcając do ogólnej ucieczki. Wystrzelają nas jak kuropatwy, oświadczył Beria na jednym z posiedzeń, opowiadając się za jak najszybszym opuszczeniem Moskwy. Palatyni doradzali Stalinowi, by ewakuował się do Kujbyszewa. Beria wezwał Sudopłatowa, eksperta do zadań specjalnych, do swego gabinetu na Łubiance, gdzie siedział wraz z Maleńkowym i rozkazał mu zaminować wszystkie główne obiekty. Od Kaganowiczowskiego, metra, po stadion piłkarski. Nocą 15 października Beria pogorszył sprawę, zwołując w swoim gabinecie w piwnicy gmachu przy ulicy Dzierżyńskiego 2, Zebranie lokalnych partyjnych przywódców, na którym oznajmił, cudzysłów, łączność z frontem została zerwana. Rozkazał im ewakuować wszystkich niezdolnych do obrony Moskwy, rozdać żywność mieszkańcom. W fabrykach doszło do zamieszek, ponieważ robotnicy nie mogli wejść do zaminowanych budynków. Mołotow oświadczył ambasadorom, że zostaną niezwłocznie ewakuowani. Sam Stalin otaczał się aurą tajemniczości, nie ujawniając swoich zamiarów nikomu, podczas gdy Palatyni przygotowywali się do ewakuacji. Kiedy naloty na Moskwę się nasiliły, wychodził na taras w Kuncewie i obserwował walki powietrzne. Pewnego razu, gdy stał w ogrodzie, coś upadło w pobliżu na ziemię. Własik pochylił się i podał mu ciepły jeszcze odłamek pocisku przeciwlotniczego. Któregoś wieczoru Wasilii Stalin przyjechał odwiedzić ojca. Kiedy nad domem przeleciał niemiecki samolot, ochrona nie otworzyła ognia, aby nie ściągać uwagi Niemców na rezydencję Stalina. Tchórze! krzyknął Wasili i sam zaczął strzelać. Z domu wyszedł Stalin. Czy w coś trafił? spytał. Nie. Woroszyłowski striełok – powiedział cierpko Stalin. Ale stres odcisnął na nim swoje piętno. Trudno uwierzyć, jak się postarzał. Stał się niskim mężczyzną o zmęczonej, wynędzniałej twarzy. Jego oczy straciły dawną stanowczość. Z głosu zniknęła pewność siebie. Chruszczow się przeraził, widząc go w takim stanie. Kiedy Andrzejew i jego córka Natasza spacerowali po kremlowskim dziedzińcu, zobaczyli Stalina, który przechadzał się tam i z powrotem na szczycie murów. Zupełnie sam i jak zwykle za lekko ubrany. Bez rękawiczek, z twarzą posiniałą z zimna. W wolnych chwilach nadal czytał książki historyczne. To właśnie wtedy nagryzmolił na nowej biografii Iwana Groźnego. Nauczyciel i zwyciężymy Jego nastroje oscylowały pomiędzy spartańskim hartem ducha A napadem histerii Koniew był zdumiony, kiedy odebrał telefon I usłyszał w słuchawce krzyk Stalina Towarzysz Stalin nie jest zdrajcą Towarzysz Stalin jest człowiekiem honorowym Jego jedyny błąd polega na tym Że za bardzo ufał kawalerzystom Nękano go nieustannie doniesieniami o niemieckich spadochroniarzach lądujących w centrum Moskwy. Spadochroniarze? Ilu. Kompania? Warczał Stalin do telefonu, kiedy jeden z generałów przyszedł złożyć raport. I kto ich widział? Może wy? Gdzie wylądowali? Zwariowaliście? Nie wierzę. Następnym razem powiedzcie im, żeby wylądowali w waszym gabinecie. Trzasnął słuchawką. Od kilku godzin męczą mnie bajkami o niemieckich spadachroniarzach. Nie dają mi pracować, panikarze. Domownicy Stalina przygotowywali się do wyjazdu, nie uzgadniając tego z nim. Dacze zostały zaminowane. Przygotowano specjalny pociąg stojący na ukrytej bocznicy, wyładowany rzeczami z jego domów i książkami z jego ukochanej biblioteki. Cztery amerykańskie Douglasy DC-3 czekały w gotowości. Wieczorem, 15 października Stalin polecił strażnikom, by odwieźli go nadaczem w kuncewie, zamkniętą i zaminowaną. Szef ochrony powiedział mu, że to niemożliwe, lecz Stalin rozkazał. W ciągu trzech godzin usunąć miny, napalić w piecu w małym domu. Będę tam pracował. Następnego ranka wyruszył na Kreml wcześniej niż zwykle. Po drodze widział ludzi okradających sklepy. Jego ochroniarze twierdzili, że rozkazał zatrzymać samochód na Placu Smoleńskim, gdzie otoczył go tłum i posypały się pytania w rodzaju – Kiedy Armia Czerwona zatrzyma wroga? – Ten dzień jest bliski. Odparł, nim odjechał na Kreml. O 8.00 Obudzono i wezwano Mikojana, który jak zwykle pracował do szóstej rano. O dziewiątej palatyni zebrali się w mieszkaniu Stalina, by podjąć jedną z najważniejszych decyzji w tej wojnie. Stalin zaproponował ewakuację całego rządu do Kujbyszewa. Rozkazał wojsku bronić stolicy i zatrzymać Niemców do czasu przybycia posiłków. Mołotowowi i Mikojanowi, Polecono zająć się ewakuacją. Kaganowicz miał dostarczyć pociągi. Stalin zaproponował, aby cały politbiuro wyjechało jeszcze tego samego dnia i dodał tajemniczo. Ja wyjadę jutro rano. Dlaczego my mamy wyjeżdżać dzisiaj, skoro wy wyjeżdżacie jutro? spytał z oburzeniem Mikojan. My też możemy pojechać jutro. Szczerbakow i nie powinni wyjeżdżać dopóki nie zorganizują podziemnego ruchu oporu. Ja zostaję i pojadę z wami jutro. Stalin wyraził zgodę. Mołotow i Mikojan zaczęli informować komisarzy. Pracowników Ludowego Komisariatu Spraw Zagranicznych wezwano na godzinę jedenastą i kazano im stawić się natychmiast na dworcu Kazańskim. Po wyjściu z gabinetu Stalina w windzie Kaganowicz powiedział do Mikojana: Posłuchaj, zawiadom mnie, kiedy będziesz wyjeżdżał. Żebyście mnie tu nie zostawili, kiedy przywódcy wpadli i wypadli z gabinetu Stalina, ich rodzinom dano zaledwie godzinę na opuszczenie miasta. O 19.00 następnego dnia aschen Mikojan wraz z trzema młodymi Mikojańczykami oraz Kalininem i rodzinami innych dygnitarzy wsiadła do specjalnego pociągu. Na silnie strzeżonym dworcu kobiety w futrach rozmawiały z ciepło ubranymi dziećmi wśród kłębów pary z lokomotywy, podczas gdy żołnierze nosili skrzynie opatrzone napisem, ostrożnie kryształy. Poskrebyszow płakał, odprowadzając do pociągu trzyletnią Nataszę pod opieką Niani, nieświadomy, że jej matka została rozstrzelana trzy dni wcześniej. Obiecał odwiedzić córkę, gdy tylko będzie to możliwe. I pośpieszył z powrotem do Stalina. Czekający na peronie Walentyn Bierieszkow, tłumacz Mołotowa, zauważył, że kałuże topniejącego śniegu zamarzają. Niemieckie czołgi mogły znów ruszyć do natarcia. Żukow był zdecydowany utrzymać swoje pozycje. Wyczuwał jednak panikę na górze. Był przekonany, że zdoła uratować Moskwę. Jak powiedział składającemu wizytę na froncie dziennikarzowi: Ale czy oni tam są? Spytał, mając na myśli Stalina na Kremlu. Tego wieczoru przywódcy zebrali się na opuszczonym Kremlu, gdy jeden z komisarzy wszedł do mieszkania Stalina. Wódz wyłonił się z sypialni, spacerując i paląc fajkę, w starej bluzie i workowatych, wpuszczonych w butych spodniach. Zauważyli, że pułki są puste, ponieważ wszystkie książki załadowano już do pociągu. Nikt nie usiadł. Wreszcie Stalin przestał się przechadzać. Jak wygląda sytuacja w Moskwie? Palatyni milczeli, lecz jeden z młodszych komisarzy zameldował: metro nie funkcjonuje, piekarnie są zamknięte. Robotnicy myślą, że rząd uciekł. Połowie z nich nie wypłacono pensji. Są przekonani, że dyrektor banku państwowego wyjechał z pieniędzmi. Nie jest tak źle. Myślałem, że będzie gorzej. Stalin rozkazał dostarczyć pieniądze samolotem z Gorkiego. Szczerbakow i Pronin, pierwszy sekretarz organizacji partyjnej i burmistrz Moskwy, mieli przywrócić porządek i ogłosić, że Moskwa będzie broniona do ostatniej kropli krwi. Stalin pozostał na Kremlu. Przywódcy wyruszyli do miasta. Miko przemówił do pięciu tysięcy wzburzonych robotników w fabryce samochodów imienia Stalina. Ale panika szerzyła się nadal. Na ulicach grasowali maruderzy i złodzieje. Nawet brytyjska ambasada na drugim brzegu rzeki została ograbiona, ponieważ wartownicy uciekli. Jednostki saperów zaminowały szesnaście moskiewskich mostów. Stalin wahał się przez dwa dni. Nie wiadomo dokładnie co robił, ale nie pojawił się więcej w swoim gabinecie. W kulminacyjnym momencie heroicznej bitwy o Moskwę wierchowny sypiał przykryty płaszczem na w podziemnej hali metra. Warunki w jakich pracował świadczą o całkowitym nieprzygotowaniu do wojny. Naloty trwały nieprzerwanie. Lecz ani na Kremlu, ani w kuncewie nie było schronów przeciwlotniczych. Podczas, gdy Kaganowicz nadzorował pośpieszną budowę schronów wzorowanych na gabinecie Stalina, Wierchowny pracował w jedynym nadającym się do tego celu stanowisku dowodzenia w schronie przeciwlotniczym pod budynkiem przy ulicy Kirowa, gdzie miał sypialnię. Podczas nalotów zjeżdżał windą na stację metra Kirowskaja, obecnie czyste Prudy. Dopóki 28 października bomba nie spadła na podwórze domu. Wówczas zaczął stale pracować na stacji, gdzie również nocował. W metrze spał w specjalnie skonstruowanym pomieszczeniu, oddzielonym od przejeżdżających pociągów płytami ze sklejki. Wielu członków jego otoczenia sypiało w odstawionych na bocznicy wagonach, natomiast sztab generalny. Pracował na stacji białoruskiej. Tę podziemną kwaterę główną usytuowano głęboko pod ulicą Kirowa. Podzielono na gabinety i miejsca do spania. Późną nocą, po całym dniu pracy w swoim podziemnym gabinecie, Stalin udawał się do pomieszczenia sypialnego. Własik i jego ochroniarze pełnili wartę wokół tego lichego schronienia. I prawdopodobnie sypiali w przejściu jak rycerze strzegący średniowiecznego króla. Pułkownik Sergiej Sztymienienko, energiczny, 34-letni kozak z bujnym czarnym wąsem, współpracował ściśle ze Stalinem i czasami nocowali razem śpiąc w płaszczach na materacach w gabinecie. Trudno sobie wyobrazić innego wodza naczelnego żyjącego w taki sposób. Lecz jako młody rewolucjonista. Stalin przywykł do niewygód. 17 października Szczerbakow wygłosił orędzie radiowe, by przywrócić morale w Moskwie. Nie przyniosło to większego efektu, ponieważ ulice wypełniały bandy dezerterów i uchodźcy ciągnący swój dobytek na wózkach. Stalin nadal zastanawiał się, czy opuścić Moskwę. Ale nadeszła wreszcie chwila. Prawdopodobnie późnym wieczorem 18 października gdy musiał podjąć ostateczną decyzję. Generał lotnictwa Aleksandr Gołowanow wspominał, że widział Stalina przygnębionego i niezdecydowanego. Co powinniśmy zrobić, powtarzał bez przerwy, co powinniśmy zrobić? W tym najbardziej przełomowym momencie w swojej karierze Stalin naradzał się z generałami i komisarzami, ochroniarzami i służbą. I oczywiście szukał natchnienia w historii. Czytał właśnie wydaną w 1941 roku biografię Kutuzowa, który oddał Moskwę nieprzyjacielowi. Aż do ostatniej chwili podkreślił grubym ołówkiem: Nikt nie wiedział, co zamierza zrobić Kutuzow. W mieszkaniu przepasana białym fartuchem wałeczka radośnie usługiwała Stalinowi i palatynom przy obiedzie. Kiedy jeden z nich. Wspomniał o ewakuacji. Stalin popatrzył na swoją wiecznie uśmiechniętą gospodynię. Walentino Wasiljewna zapytał ją nieoczekiwanie. Czy przygotowujecie się do opuszczenia Moskwy? Towarzyszu Stalin odparła swoją chłopską gwarą. Moskwa to nasza matka, nasz dom. Trzeba jej bronić. Oto co mówią Moskwianie. Oznajmił Stalin członkom politbiura. Swietłana też zdawała się sprzeciwiać opuszczeniu Moskwy, kiedy napisała Skujbyszewa. Drogi tato, moja radość, witaj. Tato, dlaczego Niemcy cały czas się zbliżają? Kiedy dostaną w skórę tak, jak na to zasługują? Przecież nie możemy im oddać wszystkich naszych przemysłowych miast. Stalin zatelefonował do Żukowa i spytał. – Czy jesteście pewni, że zdołamy utrzymać Moskwę? – Pytam was o to z ciężkim sercem. Odpowiedzcie szczerze, jak bolszewik. Żukow odparł, że Moskwa zostanie utrzymana. – Wasza pewność jest bardzo krzepiąca. Stalin rozkazał ochroniarzom zawieść się do daczy dalszej w Siemianowskiem, bardziej odległej od rejonu Walk niż Kuncewo. Beria poinformował go po gruzińsku, że ona też została zaminowana. Lecz Stalin gniewnie powtórzył polecenie. Na miejscu zastał komendanta, pakującego jego ostatnie rzeczy. – Co to za przeprowadzka? – spytał brukliwie. Przygotowujemy się, towarzyszu Stalin, do ewakuacji do Kujbyszewa. Według jednego ze źródeł Stalin rozkazał kierowcy, aby zawiózł go do specjalnego pociągu stojącego pod strażą na stacji Abielmanowskiej, używanej zwykle do składowania podkładów kolejowych, i przeszedł się wzdłuż wagonów. Mikojan i Mołotow nie wspominają o tym. A każda wzmianka, że Stalina widziano w pobliżu pociągu, wywołałaby panikę. Jeśli rzeczywiście melodramatyczna scena z gatunku tych, w których się lubował, miała miejsce, wizyta jego wychudzonej postaci, o zmęczonej i wymizerowanej twarzy, wznoszonym wojskowym płaszczu i butach z cholewami, kroczącej po wyludnionym, lecz silnie strzeżonym peronie w obłokach pary, z gotowej do odjazdu lokomotywy, jest równie przejmująca, co ważka historycznie. Stalin rozkazał komendantom swoich dacz przerwać przygotowania. Nie będzie ewakuacji. Zostaniemy tutaj aż do zwycięstwa, oznajmił spokojnie, lecz stanowczo. Po powrocie na Kreml zebrał swoich ochroniarzy i powiedział im. Nie opuszczam Moskwy, wy zostaniecie tu ze mną. Rozkazał Kaganowiczowi odwołać specjalny pociąg. System stalinowski pozwalał palatynom, którzy miotali się pomiędzy zwątpieniem a optymizmem, prowadzić własną politykę, dopóki nie przemówił Stalin. Wtedy jego słowo stawało się prawem. W wilgotny, chłodny wieczór 18 października zespół kierujący obroną miasta zebrał się w gabinecie Berii, gdzie Gruzin próbował nas przekonać, że trzeba opuścić Moskwę. Uważał, napisał jeden z obecnych że powinniśmy się wycofać za Wołgę czym będziemy bronić Moskwy nic nie mamy zmiażdżą nas tutaj maleńko zgodził się z nim mołotow co warto podkreślić wyraził zastrzeżenia inni zachowali milczenie beria był podobno głównym rzecznikiem wyjazdu chociaż później obarczano go odpowiedzialnością za wszystkie godne potępienia rzeczy, które wydarzyły się za rządów Stalina. Znany ze skłonności do alkoholu moskiewski przywódca Szczerbakow też chciał wyjechać i chyba stracił panowanie nad sobą. Później przerażony zapytał Berię, co będzie, jeśli się o tym dowie Stalin. 19 października o 15:40 Stalin wezwał swoich dworzan i generałów do kącika. Podszedł do stołu i powiedział: Wszyscy znacie sytuację. Czy powinniśmy bronić Moskwy? Nikt nie odpowiedział. Zapadło ponure milczenie. Stalin odczekał chwilę, po czym oznajmił: Jeśli nie chcecie mówić, będę prosił każdego o wyrażenie swojej opinii. Zaczął od Młotowa, który trwał przy swoim zdaniu. Musimy bronić Moskwy. Wszyscy, łącznie z Berią i Malenkowym, udzielili takiej samej odpowiedzi. Beria zmienił front, gdyż jak przyznał jego syn, słów. ojciec nigdy by tak nie postąpił, gdyby nie znał Stalina i nie przewidział jego reakcji. Jeśli wyjedziecie, Moskwa będzie stracona, oświadczył Beria. Tylko Szczerbakow wyraził wątpliwości. Waszą postawę można tłumaczyć na dwa sposoby, powiedział Stalin. Albo jesteście łajdakiem i zdrajcą, albo idiotą. Wolę uważać was za idiotę. Potem wyraził swoją opinię i poprosił Poskrebyszowa, aby wezwał generałów. Kiedy zjawił się Tielegin i dowódca moskiewskiego okręgu wojskowego, generał Paweł Artjomiow, Stalin spacerował nerwowo tam i z powrotem paląc fajkę. Twarze obecnych, wspominał komisarz Tyregin, świadczyły, że odbyła się burzliwa dyskusja i emocje jeszcze nie opadły. Nie witając się z nami Stalin zapytał, jak sytuacja w Moskwie? Alarmująca, zameldował Artiemiew. Co proponujecie? warknął Stalin. Artiemiew odparł, że w Moskwie należy wprowadzić stan oblężenia. Słusznie, zawołał Stalin i polecił swemu najlepszemu urzędnikowi, Maleńkowowi, sporządzić projekt. Kiedy Maleńkow odczytał swój rozległy dekret, zirytowany Stalin zerwał się i dosłownie wyrwał mu papier z rąk. Potem szybko podyktował Szczerbakowowi dekret, przewidujący rozstrzelania na miejscu wszystkich podejrzanych. Stalin ściągał dywizję do obrony Moskwy, wymieniając wiele z nich z pamięci, a następnie wzywając do siebie dowódców. Patrole NKWD krążyły po ulicach, rozstrzeliwując dezerterów, a nawet mieszkańców, którzy próbowali opuścić miasto. Zapadła decyzja o pozostaniu i obronie Moskwy. Obecność Stalina w Moskwie, jak twierdził przywódca kominternu Dymitrów, była warta licznej armii. Koniec niepewności wpłynął pobudzająco na Stalina. Kiedy jeden z komisarzy zatelefonował z frontu i poruszył kwestię ewakuacji na wschód, Stalin przerwał mu. – Dowiedzcie się, czy wasi towarzysze mają łopaty. – Co takiego, towarzyszu Stalin? – Mają łopaty? Komisarz odparł, że zaraz się dowie i po chwili zapytał. Jakie łopaty, towarzyszu Stalin? Zwykłe czy saperki? Wszystko jedno. Tak mamy łopaty. Co mamy z nimi zrobić? Powiedzcie swoim towarzyszom, odparł Stalin spokojnie, żeby wzięli łopaty i wykopali sobie groby. Nie opuścimy Moskwy. I oni też. Nawet w takiej chwili dworzanie Stalina kłócili się między sobą. Stalin rozkazał Mołotowowi pojechać do Kujbyszewa i porozumieć się z Woźniesięskim, który kierował tam rządem. Niech Mikojan pojedzie ze mną, powiedział Mołotow. Nie jestem twoim ordynansem, krzyknął Mikojan. Dlaczego nie chcesz jechać? spytał Stalin. Pięć dni później wezwał ich z powrotem. Niemieckie kolumny pancerne wciąż nacierały po zamarzniętym śniegu i Moskwie groziło okrążenie. Żukow nie miał już żadnych rezerw. Stalin stracił od czerwca 3 miliony żołnierzy i jego notatnik był prawie pusty. Jak zapobiegliwy sklepikarz, mając do pomocy tłustego subjekta, strzegł zazdrośnie swoich tajnych rezerw. A Maleńkow Siedział u jego boku i prowadził rachunki. Kiedy Stalin zapytał jednego z generałów, co mogłoby uratować Moskwę, ten odparł. Rezerwy. Każdy dureń, warknął Stalin, potrafiłby bronić miasta z rezerwami. Stalin wspaniałomyślnie myślnie ofiarował mu piętnaście czołgów, na co maleńko zauważył, że to wszystko, co im zostało. Jakimś cudem w ciągu kilku miesięcy ogromne zasoby wojska bezkresnego imperium stopniały do piętnastu czołgów w notatniku. W Berlinie biuro prasowe Rzeszy ogłosiło, że Rosja jest skończona. Lecz twarda polityka Stalina w zarządzaniu rezerwami, w połączeniu z umiejętnościami i bezwzględnością Żukowa wyczerpała Niemców którym zaczęło się też dawać we znaki błoto i mróz. Pojazdy odmawiały posłuszeństwa, a żołnierze byli przemarznięci i zmęczeni. Zatrzymali się, aby się przygotować do decydującego uderzenia, przekonani, że Stalin wyczerpał już swoje odwody, ale w notatniku była jeszcze jedna strona, o której zapomnieli. Radziecka samodzielna armia dalekowschodnia, licząca 700 tysięcy ludzi, strzegła granicy na wypadek japońskiej inwazji. Ale pod koniec września Richard Sorge, szpieg, którego Stalin nazwał sukinsynem, zameldował, że Japonia nie zaatakuje Rosji. 12 października Stalin przedyskutował to ze swoimi dalekowschodnimi satrapami, którzy na podstawie raportów wywiadowczych, Potwierdzili brak wrogich zamiarów ze strony Tokio. Kaganowicz zorganizował pociągi, które w ciągu kilku dni przetransportowały przez euroazjatyckie pustkowia 400 tysięcy żołnierzy, tysiąc czołgów i tysiąc samolotów, dokonując jednego z logistycznych cudów tej wojny. Ostatni pociąg wyruszył 17 października i tajne rezerwy zaczęły zajmować pozycje pod Moskwą. Stalin przeniósł się do nowego schronu na kremlu, dokładnej repliki kącika, łącznie z drewnianymi boazoriami. Choć wiodący doń długi korytarz przypominał wagon sypialny. Na prawo znajdował się rząd drzwi, których strzegli uzbrojeni wartownicy. Oficerowie czekali w jednym z przedziałów sypialnych po lewej. Dopóki nie zjawił się poskrebyszow, i nie zaprowadził ich do przestronnego, jasno oświetlonego pokoju, z wielkim biurkiem w rogu, gdzie natrafiali na spacerującego Stalina, któremu towarzyszył zwykle jego schronowy szef sztabu, marszałek Szapośników. Szapośnikow, trochę tylko młodszy od Stalina, z przeżadzonymi włosami i zmęczoną, pożółkłą twarzą o tatarskich kościach policzkowych, zdawał się, Według brytyjskiego dyplomaty, poruszać za sprawą jakichś czarodziejskich praktyk, ponieważ wyglądał, jakby nie żył co najmniej od trzech miesięcy i nawet kiedy żył, musiał być bardzo, bardzo stary. Szapośnikow zwracał się do wszystkich gołąbeczku, a Stalin był oczarowany delikatnością tego dawnego carskiego pułkownika. Kiedy pewnego dnia kilku dowódców nie złożyło meldunków, Stalin spytał gniewnie Szapożnikowa, czy ich ukarał. O tak, odparł Szapożnikow. Udzielił im surowego upomnienia. Na Stalinie nie wywarło to wrażenia. Dla wojskowego to nie kara. Ale szapośnikow wyjaśnił cierpliwie, że zgodnie ze starą rosyjską tradycją wojskową, jeśli szef sztabu generalnego udziela oficerowi upomnienia, ten powinien natychmiast złożyć prośbę o zwolnienie go z obowiązków. Stalin mógł się tylko ubawić tym staroświeckim idealizmem. Mimo to szapośnikow przetrwał terror. W latach dwudziestych atakował Tuchaczewskiego. W 1937 był jednym z jego sędziów i nawet zadenuncjował kucharza sabotażystę za przesolenie mięsa. Nigdy nie podpisywał niczego bez sprawdzenia. W obecności Stalina nie miał własnego zdania. Choć nigdy nie wyrzekał się własnych opinii, nie protestował. Kiedy zapadały decyzje niezgodne z jego zaleceniami, był jedynym oficerem, do którego Stalin zwracał się po imieniu i któremu pozwalał palić w swoim gabinecie. Wojna dotarła na Kreml, który był zryty lejami po bombach. Podmuch eksplodującej bomby przewrócił Mikojana. 28 października Maleńkow pracował w gmachu przy Placu Starym, kiedy zatelefonował Stalin i wezwał go na Kreml. Ledwie Malenkow wyszedł, niemiecka bomba zniszczyła budynek. Uratowałem ci życie powiedział Stalin. Pewnego dnia Stalin oświadczył, że chce obejrzeć ostrzał niemieckich pozycji. Beria, który miał to zorganizować, obawiał się, że jeśli coś pójdzie nie tak, wina spadnie na niego. Samochód Stalina i pojazdy eskorty wyjechały szosą wołokołamską za Moskwę, ale kiedy zbliżyły się na odległość kilku kilometrów od linii frontu, Własik nie chciał przepuścić ich dalej. Stalin musiał obserwować kanonadę z daleka. Później czołg ochlapał jego limuzynę błotem, co przyprawiło kierowcę o palpitację. Beria zmusił Stalina, aby przesiadł się do innego samochodu i wrócił do domu. Mimo to Stalin nabrał nieco otuchy. Pozwolił nawet Swietłanie przyjechać na kilka dni do Moskwy, ale później Grubiańsko ignorował ją w schronie. Sarkając na przywileje przeklętej elity w Kujbyszewie, co ważniejsze, wielki reżyser przygotowywał scenę pod nowe, inspirujące przedstawienie. 30 października Stalin spytał nagle generała Artjomiewa: Jak przeprowadzimy defiladę wojskową? Nie będzie defilady odparł Artjomiew. Niemcy podeszli na niespełna 80 kilometrów od stolicy. Mołotow i Beria uznali, że Stalin żartuje, ale on zignorował ich. Defilada odbędzie się 7 listopada. Dopilnujecie tego osobiście. Jeśli podczas defilady zdarzy się bombardowanie i będą zabici i ranni, należy ich szybko pozbierać i kontynuować defiladę. Kronika filmowa zrobi zdjęcia, które trzeba jak najszybciej powielić i rozesłać po kraju. Ja wygłoszę przemówienie. Co o tym myślicie? Ale ryzyko, ryzyko zadumiał się Młoto. Choć przyznaję, rezonans polityczny w kraju i za granicą będzie ogromny. Zatem postanowione. Artemiew spytał, kiedy ma się rozpocząć defilada. Zorganizujcie to tak, żeby nikt nie wiedział, nawet ja, odparł Stalin, aż do ostatniej chwili. Tydzień później, Niemieccy szpiedzy mogli oglądać niezwykły widok, gdy mieszkańcy Moskwy pod nadzorem czekistów zabierali krzesła z Teatru Wielkiego i znosili je po schodach na stację metra Majakowska. Tego wieczoru delegaci Rady Moskiewskiej zjechali windą na stację Majakowska, gdzie stał zaparkowany pociąg z otwartymi drzwiami. Wewnątrz ustawiono stoły z kanapkami i napojami. Pokrzepiwszy się, zasiedli w teatralnych krzesłach. Potem, w nieco wodawilowym stylu, pojawił się Stalin wraz z Mołotowem, Mikojanem, Berią, Kaganowiczem i Maleńkowem, którzy zebrali się na sąsiedniej stacji i przyjechali metrem na Majakowską. Przy akompaniamencie grzmiących oklasków zajęli swoje miejsca na trybunie politbiura. Komentator radiowy Lewitan transmitował program, z ruchomego stanowiska sprawozdawczego. Orkiestra NKWD grała pieśni Dunajewskiego i Aleksandrowa. Kozłowski śpiewał. Stalin przemawiał pół godziny tonem uderzająco spokojnym, ostrzegając. Jeśli chcą wojny na wyniszczenie, będą ją mieli. Później podszedł do Stalina generał Artiemiew. Początek defilady został wyznaczony na ósmą rano. Nawet biorący w niej udział oficerowie poznali szczegóły dopiero o drugiej w nocy. Tuż przed ósmą, w zamieci śnieżnej i przy porwistym wietrze, który uchronił Moskwę przed niemieckimi nalotami, Stalin poprowadził członków politbiura po stopniach mauzoleum zupełnie jak za dawnych czasów. Tylko pora była wcześniejsza, a wszyscy odczuwali niezwykłe napięcie. Beria i Maleńkow polecili swojemu specjaliście od zadań specjalnych, sudopłatowowi, aby ich zawiadomił, gdyby Niemcy zaatakowali. Ulubieniec publiczności, budionny, z szablą u boku, wyjechał na białym koniu przez bramę z Paską. zasalutował i zatrzymał się, aby przyjąć defiladę czołgi w tym momencie, T-34, jedne z najlepszych maszyn w tej wojnie pododdziały piechoty defilowały w kolumnach. Skręcały przy cerkwi świętego Wasyla i maszerowały ulicą Gorkiego prosto na front. Nie obeszło się bez drobnego zamieszania, gdy czołg ciężki KW, Kliment Woroszyłow, zatrzymał się raptownie i skręcił w niewłaściwym kierunku, pociągając za sobą następne. Ponieważ wszystkie maszyny były w pełni uzbrojone, i Stalin uważnie obserwował ten incydent. Artiemiew rozkazał podwładnym przeprowadzić natychmiastowe dochodzenie. Załogi przesłuchano i okazało się, iż pierwszy czołg otrzymał meldunek, że inny czołg ma kłopoty. Zgodnie z regulaminem inne czołgi pośpieszyły mu na pomoc. Kiedy Artiemiew zgłosił się z raportem na trybunę mauzoleum, palatyni poczuli taką ulgę, że wybuchnęli śmiechem. Nikt nie został ukarany. Stalin wygłosił krótkie, utrzymane w duchu patriotycznym przemówienie, odwołując się do tradycji Suworowa, Kutuzowa i Aleksandra Niewskiego: Ojczyzna jest zagrożona, ale ma mężnych obrońców. Osobliwym trafem tej samej nocy chwycił prawdziwy rosyjski mróz. 13 listopada Stalin zatelefonował do Żukowa, by zaplanować kontratak i powstrzymać niemieckie natarcie. Żukow i komisarz Bułganin uważali, że z uwagi na szczupłość rezerw nie mogą kontratakować, lecz Stalin nalegał. Jakich sił mamy użyć? Spytał Żukow. Uważajcie to za już postanowione. Stalin rzucił słuchawką. Ale natychmiast zatelefonował ponownie do Bułganina. Wy i Żukow zadzieracie nosa, ale położymy temu kres. Potem Bułganin pobiegł do gabinetu Żukowa. No, tym razem naprawdę mi się dostało, powiedział. 15 listopada ruszyła niemiecka ofensywa na Moskwę, i pomimo kontrataków Niemcy przybili się. Stalin znów zapytał Żukowa. Czy zdołacie utrzymać Moskwę? Na pewno utrzymamy Moskwę, ale potrzebujemy co najmniej dwóch świeżych armii i dwustu czołgów. Stalin dał mu dwie armie, ale na razie nie mamy żadnych czołgów. 5 grudnia Żukow powstrzymał niemieckie natarcie, tracąc 155 tysięcy ludzi w ciągu 20 dni. Był to definitywny koniec wojny błyskawicznej Hitlera. 6 grudnia Stalin oddał pod rozkazy Żukowa trzy nowe armie i zarządził wielką kontrofensywę na czterech sąsiednich frontach. Następnego dnia Japonia zaatakowała Stany Zjednoczone w Pearl Harbor. Żukow odepchnął Niemców na 300 kilometrów od Moskwy. Ale nawet podczas tych rozpaczliwych zmagań dowódcy nie zapomnieli o próżności Stalina. Tak jak Mechlis próbował zwyciężyć w Finlandii w dniu urodzin Stalina, tak teraz Żukow i Bułganin rozkazali generałowi Konstantynowi Gołubiewłowi, dowódcy dziesiątej armii. Jutro będą urodziny Stalina. Postarajcie się uczcić ten dzień, zajmując Bałabanowo abyśmy mogli dołączyć tę wiadomość do naszego raportu dla Stalina. Poinformujcie nas o wykonaniu 21 grudnia nie później niż do 19. .00. Bitwa pod Moskwą była pierwszym zwycięstwem Stalina, lecz zwycięstwo to miało charakter lokalny. Stalin popadł jednak w niebezpiecznie przesadny optymizm, mówiąc składającemu wizytę w Moskwie brytyjskiemu ministrowi spraw zagranicznych Antoniemu Edenowi. Rosjanie byli już w Berlinie dwa razy i będą tam po raz trzeci. Dotarcie do Berlina miało kosztować miliony zabitych i zająć cztery lata. Żukow był tak wyczerpany, że kiedy Stalin zatelefonował, adjutant generała powiedział mu Żukow śpi i nie możemy go budzić. Nie budźcie go, dopóki sam się nie obudzi, odpowiedział łaskawie Wierchownej. Niech śpi. 5 stycznia, nadmiernie pewny siebie Wierchowny, wezwał Żukowa i generałów, aby zaplanować zmasowaną ofensywę od Leningradu do Morza Czarnego i wykorzystać w ten sposób niemiecką klęskę pod Moskwą. Kto chce zabrać głos? Żukow skrytykował plan ofensywy, mówiąc, że armia potrzebuje więcej ludzi i czołgów. Wozniesieński też był przeciwny i oznajmił, że nie zdoła dostarczyć niezbędnych czołgów. Stalin upierał się przy swoim zdaniu, a Maleńkow i Beria zaatakowali Wozniesieńskiego, który zawsze znajduje nieprzezwyciężone i nieprzewidziane przeszkody. Na tym, powiedział Stalin, zakończymy posiedzenie. W przedpokoju stary szapocznikow próbował pocieszać Żukowa. Nie spieraliście się na próżno. Kwestia została przesądzona z góry przez Wierchownego. Więc po co była potrzebna nasza opinia? Nie wiem, Gołąbeczku. Inteligentny i niezmordowany, 43-letni Beria Podczas wojny umiał zachłannie umacniać swoje wpływy i budować własne imperium. Dostarczył czołgów i dział, których tak potrzebował Stalin. Beria pragnął osłabić pozycję Woźniesieńskiego, którego nienawidził, a niebawem zdystansował Mołotowa i przedstawicieli starszego pokolenia. Żadna gałąź przemysłu nie była zbyt złożona, by Beria nie mógł nią zarządzać. Pod wieloma względami był nie tylko Himmlerem w otoczeniu Stalina, lecz także szperem, wybitnie utalentowanym organizatorem przemysłu zbrojeniowego. Sięgał po najbardziej malownicze groźby, jakie zdołał wymyślić, pytając swoich podwładnych. Czy chcecie oglądać codziennie wschód i zachód słońca? Uważajcie. Na początku stycznia 1942 roku Stalin spotkał się w swoim mieszkaniu z przemysłową trójką Berją, Maleńkowem i Mikojanem, aby skonsultować z nimi braki w uzbrojeniu. W czym problem? Sarknął Stalin. Beria przedstawił wykres, z którego wynikało, że Woźniesieński nie jest w stanie wyprodukować dostatecznej liczby działu. I co należy zrobić? Nie wiem towarzyszył Stalin. Odparł chytrzeberia. Stalin natychmiast powierzył mu nadzór nad tą ważną gałęzią produkcji. Towarzyszu Stalin, nie wiem czy sobie poradzę, nie mam doświadczenia w tego rodzaju rzeczach. Tu nie jest potrzebne doświadczenie, ale dobry organizator. Wykorzystajcie do pracy więźniów. W kolejnictwie też występowały trudności. Z którymi nie potrafił się uporać nawet energiczny i impulsywny Kaganowicz. Kiedy jeden z komisarzy, Mikałaj Bajbakow, przyszedł do Kaganowicza z raportem, cudzysłów lokomotywa poderwał się z miejsca i złapał go za klapy marynarki. Beria zameldował Stalinowi o wybuchu gniewu Kaganowicza: Koleje jeżdżą coraz gorzej, ponieważ Kaganowicz nie słucha rad, tylko reaguje histerią. Kaganowicz został skrytykowany za nieudolne zarządzanie i dwukrotnie zwolniony za niezdolność do wywiązywania się z obowiązków w warunkach wojennych. Lecz niebawem odzyskał swoje stanowisko. Odpowiedzialny za produkcję czołgów Mołotow radził sobie niewiele lepiej. Jak się wiedzie Mołotowowi? spytał berją Stalin znów w obecności Malenkowa i Mikojana. Nie ma styczności z fabrykami, nie kieruje nimi należycie i zwołuje niekończące się zebrania, odparł Beria, który w ten sposób włączył również czołgi do swojego imperium. Mołotow stracił czołgi, ale zyskał świat.